I przyszedł czas na drugi odcinek, a dzisiaj w drugim odcinku mamy literę. Mamy literę B, tak dokładnie jak nam podpowiada logika. Dzisiaj powiemy Wam również o dwóch osobach. Pierwszą z nich będzie święty Bonaventura, a zanim... A zanim powiemy o świętym Bonaventurze, to warto wspomnieć dzisiejszy dzień, 28 stycznia. Dzisiaj jest wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu i pomimo tego, że nie mamy ani literki T, ani literki A na, że tak powiem, tapecie, no to musimy wspomnieć o świętym Tomaszu z Akwinu. Dlaczego? To na pewno nam wyjdzie w pomiędzyczasie. Koniecznie, to będzie nawet konieczne wspomnienie o Tomaszu. A zacznijmy od początku istnienia świętego Bonaventury. Tak, święty Bonaventura urodził się w XIII wieku, na początku XIII wieku i nazywał się Jan di Fidanza. Dokładnie tak. A Bonaventura wzięło się stąd, jak podpowiada nam wieść gminna, że kiedy święty Franciszek zobaczył Jana, powiedział Bonaventura, czyli o szczęśliwa przyszłość. Ponieważ święty Bonaventura, jak się urodził, był bardzo słabiutkiego zdrowia, jego matka poświęciła, obiecała, złożyła taki ślub, że jeśli on wyzdrowieje i będzie taki krzepkim mężczyzną, to odda go na służbę Bogu. No i tak się wydarzyło. Został franciszkaninem. Tak, najpierw skończył studia z filozofii w Paryżu, potem studia z teologii, również w Paryżu. I generalnie można powiedzieć, że był bardzo, bardzo światłym umysłem jak na te czasy. I tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą święty Tomasz z Akwinu, ponieważ święty Tomasz z Akwinu dominikan jest przedstawicielem szkoły tak zwanej dominikańskiej, a święty Bonaventura jako franciszkanin był przedstawicielem szkoły franciszkańskiej, a te dwie szkoły są sobie przeciwstawiane. Chociaż to przeciwstawienie jest takie no nie do końca właściwe, ponieważ jeśli gdzieś tam poszukacie w ogóle życiorysu świętego Bonaventury, znajdziecie też takie pismo, które on pisał w obronie zakonów żebraczych, czyli w obronie i franciszkanów, i dominikanów, więc no nie można tak antagonizować świętego Bonaventury do świętego Tomasza, ale mimo wszystko tak od wieków już jest. A o czym Bonaventura mówił w swoim nauczaniu? No, Bonaventura mówił praktycznie o wszystkim, ale głównie skupił się na tym, jak człowiek poznaje. To bardzo mocno tutaj właśnie widać tą różnicę między Tomaszem z Akwinu, ponieważ Tomasz z Akwinu czerpał z Arystotelesa, święty Bonaventura najwięcej czerpał właśnie z Platona i świętego Augustyna na nim się bazował w swoich traktatach teologicznych i filozoficzno-teologicznych. Warto też wspomnieć, że Bonaventura posiada taki dość istotny tytuł. Pierwszy to jest doktor kościoła, czyli człowiek, który wniósł dużo do myśli teologicznej, kościelnej, chrześcijańskiej. A drugi tytuł, co może być dla wszystkich zaskoczeniem, Bonaventura był kardynałem. Tak, z Grzegorz X, kiedy usłyszał o tym, jak Bonaventura świetnie radzi sobie jako generał zakonu, ponieważ został generałem zakonu w wieku 39 lat, co było bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Wtedy przeprowadził mnóstwo reform w zakonie żebraczym, które naprawdę dały rozkwit zakonowi franciszkanów. I kiedy on, Grzegorz X, o tym usłyszał, no to stwierdził, że nie ma szans, w ogóle musi Bonaventurę uczynić kardynałem. I ściągnął go na sobór w Lyonie. Niestety, można powiedzieć, że ten sobór w Lyonie doprowadził do śmierci Bonaventury, ponieważ tak się zaangażował w pracę nad nim, że umarł. I co jest ważne, umarł w tym samym roku, czyli w 1274, co święty Tomasz z Akwinu. To jest niesamowite. Że warto też wspomnieć, że święty Bonaventura miał ogromne nabożeństwo do męki pańskiej. Oprócz tego, że był światłym człowiekiem, świętym, to... O, może taką historyjkę wspomnimy, że kiedy umarł i go tam, wiadomo, pogrzeb był królewski, bo to był podczas soboru w Lyonie, więc tam byli wszyscy w ogóle podczas tego soboru. Najważniejsze głowy kościoła wtedy. No i kiedy odkryto potem po jakimś czasie zwłoki świętego Bonaventury, był tam język. I język był zachowany w niemal nienaruszonym stanie. Mówi się o tym, że właśnie ten język, bo był nawet przekrwiony, trochę taki czerwony, że mówił o tym, jak Bonaventura miał ogromny dar mowy. Więc polecamy Wam świętego Bonaventurę, bo on jest niestety trochę w cieniu świętego Tomasza z Akwinu. Mamy tutaj nawet jego książkę.
Znaczy nie jego bezpośrednio, bo to by miała 13, z XIII wieku to by słabo było. Ale właśnie Święte Bonawentura o wiedzy Chrystusa i o tajemnicy Trójcy. Ta tajemnica Trójcy i traktat o Świętej Trójcy chyba jest jednym z najważniejszych w dorobku Świętego Bonawentura. Polecamy też modlitwę do niego, ponieważ jest świętym, poza tym, że... Jest patronem teologów. Dokładnie tak. I kobiet ociekujących dziecka. No polecamy, w każdym razie polecamy we wszystkich intencjach. A drugą osobą jest, uwaga, kto? Hans Urs von Balthasar. Tak. I nie jest jeszcze świętym. Ale kto wie? Za to z Bonaventurą łączy go taki fakt, że był kardynałem. Tak, chociaż tej kardynalskiej, jak to powiedzieć, godności nie odebrał. Nie odebrał, umarł dokładnie dwa dni przed otrzymaniem kapelusza kardynalskiego. Podobno na własne życzenie, znaczy takie miał życzenie, żeby nie chciał bardzo odebrać tej godności, nie chciał być kardynałem, uważał, że nie jest godny, więc spodziewał się rychłej śmierci, która nadeszła. Tak, a kim on był? Przede wszystkim można powiedzieć, że był jednym z najwybitniejszych teologów XX wieku, prawda? Dokładnie tak, co jest też bardzo ważne, oprócz tego, że pisał książki, a napisał ich 90 i 550 innych tekstów naukowych. Poza tym był też pasterzem, czyli praktykował teologię w życiu codziennym. Tak, przede wszystkim ważne jest to, że urodził się w Szwajcarii, był szwajcarskim teologiem. Był jezuitą, ponieważ w wieku 24 lat wstąpił do zakonu Towarzystwa Jezusowego, czyli do jezuitów, potocznie mówiąc. No i był profesorem. Chyba z tego, co pamiętam dobrze, oprócz teologii skończył także germanistykę. Całkiem to możliwe. I chyba ważny fakt też jest, z kim się przyjaźnił. Czy mówisz o pewnej mistyczce? Tak. Adrian von Speyer? Tak, właśnie tak, właśnie tak. On się z nią przyjaźnił i ta przyjaźń myślę, że jest ważnym faktem, bo zaowocowała wspólnotą na łonie Kościoła Katolickiego, czyli wspólnotą świętego Jana. Tak. Tak właśnie było. A co o teologii Balthasara? Niektórzy, którzy chcą troszkę obśmiać Balthasara, mówią, że Balthasar wszystko tłumaczy miłością. Jakiekolwiek teologii pytanie by nie zadać, to odpowiedź na nie jest miłość. Ale do końca tak nie jest. Nie, myślę, że nie. Myślę, że jeśli mówimy, że jest wielkim teologiem, to przede wszystkim ważne jest też to, że on był duszpasterzem. Więc jeśli czerpał swoją teologię z życia, z takiego codziennego obcowania z drugim człowiekiem, z Chrystusem i także czerpał z tych mistycznych wizji Adrian swojej przyjaciółki wielkiej, no to nie możemy tak do końca powiedzieć. Myślę, że to jest wielkość jego też. Też warto go poznać i jakby poznać też jego dzieła, które nie zawsze są prostym językiem napisane, bo on jest nam współczesny. On umarł tak naprawdę całkiem niedawno, bo... 1988, ja się tak wtedy urodziłam dopiero. Więc... Tak, więc to jest całkiem niedawno. A warto... Także Hansa Urza von Balthasar. Kim był ksiądz Franciszek Blachnicki? To był niewątpliwie wielki człowiek. Urodził się w roku 1921. Święcenia kapłańskie przyjął w 1950, więc jego kapłaństwo przypadło na bardzo trudny czas komunizmu w Polsce. I w tym trudnym czasie nie poddał się, ale właśnie walczył o to, żeby człowiek wzrastał w wierze. Żeby wiele ludzi wzrastało w wierze. I szanuję go za co najmniej dwie rzeczy, dwie inicjatywy, które stworzył. Po pierwsze to Ruch Światło Życia. Ruch, którego uczestnicy otwierają się na światło z góry, na światło Boże i pozwalają temu światłu działać w ich życiu. To światło ma przenikać ich życie, przemieniać ich, a także cały świat wokół. Druga inicjatywa to Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Co nam to pokazuje? Że trzeba dawać świadectwo. Świadectwo trzeźwości i świadectwo pewnego poświęcenia w intencji kogoś po to, żeby świat stawał się lepszym. Chociażby bez alkoholizmu.
jeżeli zainteresowałem Cię księdzem Franciszkiem Blachnickim, to zapraszam, żebyś sięgnął po jego pozycję, po jego książki, albo też wszedł na profil na Facebooku, polecam poczytać Blachnickiego, albo też wszedł na stronę wruchu.oaza.pl i poczytał trochę więcej o nim. To jest naprawdę fascynująca postać, która myślę, że jest wciąż jeszcze nieodkryta.